Cegłów ma pewną magię, nie tylko historyczną, ale magię ludzi. Jesteśmy razem i razem jako uczniowie Jezusa Chrystusa potrafimy ze sobą wspólnie żyć. Cegłów jest bardzo ważnym ośrodkiem mariewickim na wschodnim Mazowszu. Cegłów na pewno jest naszą małą ojczyzną. Od ponad 110 lat w Cegłowie działa parafia kościoła starokatolickiego Mariawitów. Od samego początku swojej działalności Mariawici stali się ważnym elementem lokalnej społeczności. Parafia kościoła starokatolickiego Mariawitów pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Cegłowie jest parafią niezwykle żywotną, która swoją działalność rozpoczęła w 1906 roku i po dzień dzisiejszy stanowi świadectwo wiernych, którzy uwierzyli w dzieło Wielkiego Miłosierdzia, w objawienia świętej Marii Franciszki i poprzez praktyki religijne, poprzez życie, myślę, że dają dobre świadectwo życia ewangelicznego, życia chrześcijańskiego. Siedzi na prawicy. Mariawity w Cegłowie zaczyna się od początku przybycia tutaj do pracy duszpasterskiej księdza Bolesława ojca Marii Łukasza Wiechowicza. Poprzez jego działalność, poprzez jego postawę kapłańską, życie duszpasterskie, niewątpliwie był on apostołem mariawityzmu na terenie tej parafii nie tylko. Ta wiara, ogromna wiara w dzieło Wielkiego Miłosierdzia dało wspaniały efekt w postaci takiej, że Cegłów był na tamte czasy uznany za mariawicką Częstochowę. Ta działalność dla ludzi, akcje charytatywne, szkoła dla analfabetów. Tutaj w Cegłowie jest progimnazjum. Ojciec Łukasz był założycielem tego progimnazjum. Siennica i mariawicki Cegłów były to perełki oświatowe. Na bardzo wysokim poziomie się kształcono dzieci i młodzież. Jego działalność kapłańska promieniowała nie tylko na parafię tutejszą, ale także na okoliczne parafie. Jaki musiał być autorytet kapłana Łukasza, gdzie ludzie po 50 kilometrów szli pieszo, szli, żeby usłyszeć, żeby zobaczyć, żeby się wyspowiadać, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo. Większość mojego życia kapłańskiego spędziłem i spędzam w Cegłowie. Jest to 29 lat. By się wydawało, że to jest kawał czy szmat czasu. To 29 lat tak przeminęło jakby z wiatrem, bardzo szybko. Kapłan Grzegorz, ja go znam swoją postawą, nie tylko służy tutejszej parafii jako duszpasterz, angażuje się w działalność także wychowawczą. Ponad 20 lat jest kierownikiem obozu nad morzem i stara się w ten sposób wziąć na siebie, nie ukrywam, odpowiedzialności za edukację, bo dzieci, młodzież, jeżeli one zostaną zintegrowane z różnych parafii, jeżeli te obozy mają charakter nie tylko wypoczynkowy, rekreacyjny, ale także i modlitewny, i edukacyjny, to tylko należy powiedzieć, Bóg zapłać za to, że służy całemu Kościołowi. Były ogromne wydarzenia w moim życiu tu kapłańskim. Spełnienie się wszystkich moich jakichś planów kapłańskich w stosunku do ludu Bożego Mariawickiego, działalności społecznej na terenie gminy Cegłów dla wszystkich. Więc otwórzmy i swoje serca dla serca Jezusa, który nas umiłował i zgodnie już z duchowością naszą w naszej parafii zapraszam Was na adorację
bo potrzebna nam wszystkim jest modlitwa do Przenajświętszego Sakramentu. Na pewno, gdyby nie było kapłana Grzegorza, byłoby całkiem inaczej. To jest osoba, która nie zamyka się na działanie nie tylko parafii, ale też na działanie, współdziałanie z gminą, no bo jeżeli nie współdziałamy, nie działamy razem, no to no niewiele zrobimy. Współpraca między parafią rzymskokatolicką a mariawicką, myślę, że kwitnie. Cieszę się, że mogę współpracować z oboma proboszczami tychże parafii. Wszystkie wydarzenia gminne, które staramy się realizować, realizujemy wspólnie. Parafia katolicka od 500 lat funkcjonuje. Cieszymy się wielkim zabytkiem, jakim jest ołtarz mistrza Lazarusa. Cegłów jest też ciekawy z tego powodu, że obok siebie funkcjonują i pracują dwie parafie, katolicka i mariawicka. Kapłan Grzegorz, jako proboszcz tej parafii, mimo tej, my ukrywamy, trudnej przeszłości, potrafi budować pozytywne, dobre relacje, myślę, i z duchownym, który tutaj jest w parafii rzymskokatolickiej, na płaszczyźnie oświatowej, społecznej. To bycie razem w jakiś sposób też uczy nas tego, by umieć ze sobą być razem. I za każdym razem, kiedy zadają mi to pytanie, jak dowiadują się, że jestem już ponad 10 lat proboszczem w Cegłowie, no to jak się układa praca, życie z mariawitami, zawsze udzielam tej samej odpowiedzi, czy to biskup, czy to ksiądz, czy to osoba świecka, że staramy się i wydaje się, że żyjemy normalnie. We wszystkich uroczystościach świeckich, uchwalenie Konstytucji 3 maja, odzyskanie niepodległości 11 listopada, z obecnym księdzem Dariuszem Cempurą jesteśmy razem, razem się modlimy, razem poświęcamy różne obiekty sportowo-rekreacyjne, jak hala sportowa. Jesteśmy razem, gdy potrzeba być w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Również na niwie ekumenicznej, jeżeli chodzi o modlitwy, mamy wspólną drogę krzyżową. Gdy mówimy o wspólnym świętowaniu, bo mamy wspólne przecież święta, na przykład Objawienie Pańskie, Święto Trzech Króli, Epifanie, potrafimy się zjednoczyć. Tu jest ekumeniczny orszak Trzech Króli w połączeniu z jasełkami, z występami i zawsze modlimy się, niech Chrystus błogosławi naszym domom, domom cegłowskim, domom Polski i domom całego świata, gdzie wyznajemy, że Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Każdy, czy to jest mariawita, czy to jest katolik, no dąży do tego, żeby tutaj żyło się jak najlepiej. Na pewno parafia wspiera, ogólnie obie parafie współdziałają. Mamy wspólną drogę krzyżową, są imprezy, wszystkie imprezy, które są organizowane, czy to niepodległościowe, czy związane z narodowymi jakimiś ruchami, odbywają się przy udziale obu parafii, wszystkich mieszkańców. Cieszę się, że mogę w tej współpracy uczestniczyć i dziękuję obu parafiom na czele z proboszczami, proboszczem Dariuszem Cempurą i proboszczem Grzegorzem Drużdżem za to, że mogłem ich poznać i za to, że tak wspaniale te relacje nam się układają tutaj w Cegłowie dla dobra mieszkańców i naszej wspólnoty. W tym roku Cegłów obchodzi bardzo ważną rocznicę, 400-lecie nadania praw miejskich. Czterystulecie nadania praw miejskich do postronnych osób, które przyjadą,
na pewno zorientują się, nie umknie to ich uwagi, że te obchody są w tym roku, odbywają się w tym roku. Na każdym kroku mamy informacje, są reklamy, są banery, są plakaty informujące o tym, że ten historyczny moment się właśnie odbywa. Mieszkańcy Cegłowa są bardzo dumni ze swojej historii. Przez cały rok 2021 organizowane będą konkursy, konferencje, koncerty i spotkania związane z 400. rocznicą nadania praw miejskich. Obchody roku jubileuszowego zapoczątkowała uroczysta sesja Rady Gminy Cegłów. Szanowni Państwo, to właśnie 16 lutego 1621 roku król Zygmunt III Waza nadał dla Cegłowa prawa miejskie, sprawił uśmiech na twarzach nowych mieszczan. 400-lecie nadania praw miejskich dla Cegłowa jest bardzo ważnym wydarzeniem w historii, które możemy wspólnie z mieszkańcami celebrować. To zdarza się raz na 100 lat, więc nie każde pokolenie ma ten honor. My cieszymy się z tego, że mieszkamy w Cegłowie, żyjemy tu, ale chcemy też lepiej poznać naszą historię i to 400-lecie ma też na celu wymiar taki edukacyjny. Zrealizowana została uroczysta sesja Rady Gminy, na której pokazaliśmy publikację historyczną Historia miasteczka Cegłów na cegle pisane, która jest pierwszym takim naukowym opracowaniem dotyczącym dziejów Cegłowa. Publikacja historyczna była sporządzona przez 3 historyków. Chodziło w tym o to, żeby odnieść się do wiarygodnych źródeł, do faktografii. Było wiele wydań dotyczących historii tego regionu, miasteczka Cegłów, natomiast one nie miały poparcia w badaniach archiwalnych. Tutaj historycy wykonali olbrzymią pracę, jakby porządkując faktografię. Chodziło również o to, by na bazie krążących mitów, legend czy pewnych niesprawdzonych faktów jakby uzyskać prawdziwy obraz historii Cegłowa. I to się udało. Publikacja jest skierowana właśnie do szerokiego kręgu odbiorców. Przede wszystkim do mieszkańców, do ludzi, którzy interesują się historią, pasjonują się regionem Cegłowa, powiatu mińskiego, czy chociażby wschodniego Mazowsza. Jest napisana przystępnym językiem, ale językiem, który jest poparty faktami, fotografiami, dokumentami i również biografią źródeł. Dzięki tej historii budujemy naszą tożsamość, która z pewnością będzie sprzyjała cementowaniu naszej wspólnoty, będzie sprzyjała rozwojowi Cegłowa w przyszłości. W 1869 roku na mocy dekretu cara Aleksandra II Cegłów utracił prawa miejskie. Była to kara ze strony zaborcy rosyjskiego za czynny udział mieszkańców Cegłowa w powstaniu styczniowym. Aspirujemy do powrotu do miasta. To jest taki nowy powiew, to jest również nowe wyzwania dla nas, ale jednocześnie i nowe możliwości. Uroczystość 400-lecia nadania praw miejskich Cegłowowi jest dla nas wielkim wydarzeniem, odbywającym się niestety w czasie pandemii. Wszystkie plany, które robiliśmy, niestety trzeba było zweryfikować i to w sposób radykalny. Niestety nie mogliśmy tych uroczystości przeprowadzić na żywo. Wobec tego większość przeniosła się do internetu i w trybie online. Wiele aktywności uruchomiliśmy już w tej chwili. Odbywa się na przykład konkurs wiedzy o Cegłowie i jest to interaktywny konkurs w internecie. Pełnymi garściami czerpiemy z kultury ludowej, która jest naszym dziedzictwem i z której jesteśmy dumni. Wszystkie koncerty, wszystkie wydarzenia okolicznościowe czy wydarzenia wokół głównych były transmitowane w internecie. Jako gmina podjęliśmy starania, by odzyskać utracone prawa miejskie.
historycznie nie Polacy nam te prawa miejskie odebrali, a zaworcy. Zaborca rosyjski odebrał nam te prawa miejskie 150 lat temu, więc odzyskanie tych praw byłoby taką korektą dziejową i sprawiedliwością, której chcielibyśmy dokonać, a same prawa miejskie byłyby zwieńczeniem tego rozwoju, który w ostatnich latach, w ostatnim 30-leciu odrodzenia samorządu terytorialnego w Cegłowie nastąpił. Mamy też nadzieję na ten rozwój w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że ta nasza praca i działania związane z procedurą odzyskania praw miejskich zwieńczą się 1 stycznia 2022 roku. Będzie to wspaniałe zwieńczenie roku jubileuszowego, w jakim właśnie w tej chwili jesteśmy. Cegłów niewątpliwie jest naszą małą ojczyzną. Myślę, że większość z naszej społeczności, nie tylko mariawickiej, ale i katolickiej, cieszy się tym, co się udaje zrobić w naszej miejscowości. Walczymy o to, dążymy do tego, żeby tutaj żyło się coraz lepiej. Mamy dużo zieleni, jest to samo hasło Cegłów Zielona Gmina. Jest to miejscowość, która pozwala nie tylko żyć, pracować, ale też niewątpliwie się wyciszyć. Jest dużo miejsc do relaksu, do chodzenia, zwiedzania, biegania, jeżdżenia na rowerze. Jeżeli chodzi o Cegłów, no dobrze by się stało, gdyby te prawa miejskie zostały przywrócone. Zyskałyby całe społeczeństwo i dla parafii Kościoła Strakońskiego Maria Witów, no w tej sztafecie historii pokoleń jest to bardzo ważny aspekt, że tu, w tym miejscu, w tym bardzo ważnym wydarzeniu również uczestniczymy, jaka cząstka historii Cegłowa. Cegłów w tym roku obchodzi 400-lecie istnienia. To piękna historia. Ten Mariawity z tutejszej parafii już istnieje, jak wiemy, ponad 100 lat i zapisał się złotymi zgłoskami. Nie tylko poprzez życie religijne, poprzez pobożność wyrzeźbił w wielu sumieniach jakże wspaniałe charaktery, postawy ludzkie, które miały na celu właśnie dobro nie tylko własne, ale drugiego człowieka. Każdy proboszcz, każdy kapłan, który prowadzi parafię, daje temu jakąś duszę, jakiś impuls do działania, daje coś, co pozwala łatwiej działać. Potęga modlitwy, bo głównym hasłem tych naszych tutaj tegorocznych spotkań eucharystycznych są słowa świętej Marii Franciszki. Jaka to potęga i moc modlitwy, jeżeli się szczerze zwrócić do Pana Boga i w pokorze błagać Go o miłosierdzie. Spełnienie chyba moich takich pragnień i duszpasterskich rzeczywiście urzeczywistnia się na tym terenie. Nie tylko dla parafii i dla parafian, sióstr i braci Mariawitów, ale chyba oni mogą zrozumieć, że kapłan jest również powołany po to, by krzewił miłość, przyjaźń, życzliwość, a nie tworzył klimatu zawiści czy nienawiści do drugiego człowieka.